Cześć, jak się macie? Nie obawiajcie się, nie zmieniłem orientacji, ale kupiłem ten zestaw, ponieważ na jego przykładzie chcę przedstawić Wam moje odczucia co do tej serii. Zestaw 41018, koci plac zabaw, zawierający kota, miskę z rybą, drapak oraz miejsce zabaw, to jeden z trzech zestawów pierwszej serii. A już w maju będziemy mogli nabyć drugą serię. Z tyłu pokazali nam, jakiej wielkości zwierzaka możemy się spodziewać. Teraz nastąpi wielkie otwarcie. W środku mamy standardowo elementy oraz instrukcje. I tutaj mamy pierwszy plus dla LEGO Friends i tego zestawu. Mamy pokazaną budowlę alternatywną. Matko, jak mi tego brakuje w klasycznych LEGO, takich jak City. Kiedyś nawet najmniejszy zestaw miał modele alternatywne. A teraz muszę szukać tego w dziewczęcych zestawach. Patrzcie, ile dostałem elementów dodatkowych. Z tego można zrobić jeszcze jeden drapak i ozdobić niejednego kotka. Zestaw jest ładny, kolorowy, wesoły, ciekawy, dynamiczny, wygodny, praktyczny, komfortowy. Kotek. Placyk. Tutaj możemy podnieść w górę, w dół. Oraz akcesoria. Ryba większa od kota. Ogólnie całość wygląda wspaniale. Patrząc na całą serię LEGO Friends, stwierdzam, że zestawy te zachowały dawną magię produktów tej firmy. Wesoła kolorystyka, prosta konstrukcja oraz budowle alternatywne to coś, co spodoba się starszym fanom LEGO. Przykro, że seria City gdzieś tą magię gubi. Nie wspominając już o naszych pełnych dynamizmu oraz pierdzielnika w konstrukcji serii Ninjago i Chima. Podsumowując zestaw, jeśli tęsknisz za dawną magią LEGO, lecz nie lubisz figurek patyczaków, kupuj tylko te saszetki. Aha, tylko podczas zabawy przymrusz oko na to, że przy klasycznym ludziku LEGO twój kotek jest wielkości psa. Tak czy siak, dzięki Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Napiszcie w komentarzach, jak podoba Wam się taka forma prowadzenia recenzji. Ocencie ją łapką w górę bądź w dół. A jeśli chcesz być na bieżąco z moimi produkcjami, zasubskrybuj mój kanał. Trzymajcie się, na razie. Wesoła kolorystyka, prosta konstrukcja oraz budowle alternatywne to coś, co spodoba się starszym fanom LEGO. Kurwa mać!